Witam Was, z tej strony Bartek. Dzisiaj postanowiłem zbadać temat magnetycznego złącza w Xperia Z3 Compact. Według mnie jest to dużo takie bardziej przyjazne użytkownikowi właśnie sposób ładowania telefonu, ponieważ nie trzeba tutaj wyciągać tej zaślepki, odpowiednio podłączać złącza micro USB, tylko mamy właśnie takie magnetyczne złącza. Jak dobrze wiecie, na rynku znajdziemy i specjalne kable, i stacje dokujące właśnie, które za pomocą tego złącza będą mogły nam naładować telefon. Jakiś czas temu sprawdzałem dla Was właśnie stację magnetyczną, jeszcze jak testowałem Xperia Z Ultra, tak więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to działa, to zapraszam do tamtego filmu. A dzisiaj skupię się na samym kablu, więc postanowiłem zakupić sobie oryginalny kabel właśnie od Sony, właśnie z takim złączem magnetycznym. Generalnie sprawa wygląda tak, że na Allegro znajdziecie również wiele takich chińskich podróbek, jeśli chodzi o te złącze. Jest naprawdę tego masa tam i można już za 9 zł kupić sobie tego typu złącze. Tylko sprawa wygląda właśnie tak, że te chińskie zamienniki nie zawsze mają odpowiedni magnes, czyli nieraz po prostu on za słabo trzyma to złącze, a nieraz to po prostu one w ogóle nie ładują naszego telefonu, więc myślę, że nikt by nie chciał po prostu czegoś takiego sobie kupić. Ja zdecydowałem się właśnie na oryginalną opcję. Jest to kabel, z tego co widzę, metrowy. To co widać tutaj na końcu, to że mamy tutaj dość grube złącze właśnie USB do ładowarki, a samo złącze magnetyczne wygląda właśnie w ten sposób. No i to, co warto powiedzieć, czyli to sprawdzałem, oczywiście testowałem, to złącze na pewno ładuje mój telefon, ale nie jest to do końca tak proste prawidłowo umiejscowić je w telefonie, ponieważ magnes łapie już bardzo szybko i tutaj nieraz po prostu trzeba się troszeczkę tak właśnie pokombinować z tym złączem, żeby ono odpowiednio tutaj złapało nasz telefon. Ale kiedy już to zrobimy, ono całkiem pewnie siedzi w naszym telefonie. Nawet prowadziłem rozmowę jedną właśnie z tym złączem przypiętym i nie miałem problemu, że ono się w jakiś sposób po prostu odczepiło i na pewno w tym oryginalnym złączu ten magnes jest na tyle mocny, że on w miarę fajnie tutaj wszystko trzyma. Co do samego czasu ładowania urządzenia właśnie za pomocą tego złącza, tutaj generalnie czas jest zbliżony do oryginalnej ładowarki. Wydaje mi się, że minimalnie właśnie na korzyść zwykłego złącza micro USB, ale tutaj też jesteśmy w stanie całkiem w podobnym czasie właśnie naładować urządzenie. Wygodniejsze rozwiązanie ze względu na to, że właśnie nie musimy ściągać tej zaślepki, tylko bezpośrednio od razu przypinamy sobie za pomocą tego magnesu, tylko trzeba mieć na uwadze, że trzeba kilka sekund poświęcić na to, żeby to odpowiednio umiejscowić i żeby telefon załapał właśnie, że chcemy naładować baterię i wtedy naprawdę jest to całkiem solidne rozwiązanie. Sam kabelek kupiłem na Allegro za około 30 zł. Ja wiem, że nie jest to może cena aż tak atrakcyjna jak w porównaniu z zamiennikami, ale wydaje mi się, że ten oryginalny kabel na pewno dużo dłużej mi posłuży i na pewno jest sporo bardziej solidnie wykonany. Tak więc w krótkim filmie prezentującym oryginalny kabel magnetyczny do Xperia Z3 Compact to będzie na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście śmiało zadawajcie je w komentarzach poniżej i ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was, na razie.